Pan Tadeusz był dla mnie postacią wyjątkową, ponieważ łączył w sobie cechy, które normalnie razem nie idą w parze. Był dla mnie takim rozsądnym ryzykantem, ponieważ potrafił podejmować decyzje bardzo trudne, bo oczywiście po namyśle, ale jednak z wielką odwagą. Może zilustruję to taką opowieścią, która dotyczy zresztą również błyskawiczności jego działań, co przeczy temu, że opowiadano o nim, że jest żółwiem, że długo. Nie, jak trzeba było, było bardzo krótko. Zdarzyło się to w Londynie w lutym 90 roku, kiedy byliśmy u premier Thatcher z oficjalną wizytą i zostaliśmy zaproszeni do mera Londynu, do City na lunch. Zgromadzili się tam wszyscy najwięksi przemysłowcy, bankierzy, finansiści, no i oczywiście bardzo uroczyście, ale bez przemówień. Nagle, po drugim daniu, przynoszą taki malutki podeścik, a myśmy wiedzieli, że to znaczy, że będzie jednak przemówienie, ponieważ poprzedniego wieczoru u premier Thatcher dokładnie podano coś takiego samego i rzeczywiście są kartki i mer zaczyna mówić. Pan premier, siedzę w pobliżu, patrzy na mnie z przerażeniem, co robi, więc ja szybciutko na menu, bo nie miałam nic innego, zaczynam kreślić punkty błyskawicznie. Świetnie do inwestowania Polska. Właśnie przeprowadzamy wielką reformę, pierwszą w historii od komunizmu do wolnego rynku. Jesteśmy wielkim rynkiem, 40 milionów. I w tym guście dalej posyłam błyskawicznie przez kelnera. Pan Tadeusz bierze, czyta, no jest to bardzo logiczne, prawda, i odpowiednie do finansjery. I wstaje, bo akurat mer kończy i zaczyna mówić. I wygłasza wspaniałe, wielkie przemówienie o wolności. O Polsce, o naszym umiłowaniu wolności, o naszej walce, o solidarności, o demokracji, o tym, czego myśmy nie mieli, a oni mieli i dopiero uzyskaliśmy. No, standing ovation, wielkie brawa i oczywiście o wiele lepsze niż jakaś nuda na temat ekonomii, a ja puchnę z dumy. Panu Tadeuszowi, my jako Polacy, zawdzięczamy ogromnie wiele i to na przestrzeni kilkudziesięciu lat, kiedy on działał. Działał w bardzo wielu rolach. Był intelektualistą, który stworzył wspaniałe pismo, które dla nas młodego pokolenia polskiej inteligencji było rodzajem szkoły, rodzajem takiego moralnego przesłania. Następnie był współtwórcą jako główny doradca strajkujących robotników Związku Solidarność i przez cały czas doradzał Związkowi i Lechowi Wałęsie. Następnie, oczywiście najważniejsza rola, najbardziej znana, był premierem pierwszego niekomunistycznego rządu, który jako pierwszy w historii w ogóle świata prowadził cały naród, cały kraj od gospodarki komunistycznej, od gospodarki centralnie sterowanej do wolnego rynku. Ogromnie trudne zadanie, którego nikt nigdy nie przerabiał. Wreszcie był współtwórcą konstytucji, więc bardzo wiele mu zawdzięczamy. Ale ja myślę, że najważniejsze jest to, że pan Tadeusz stworzył wzorzec męża stanu. Pan Tadeusz był człowiekiem, dla którego najważniejsza była Polska. Naprawdę wiem to, bo pracowałam z nim przecież wielokrotnie i w tygodniku Solidarność, i w stanie wojennym, i w rządzie, że zawsze tylko co jest dobre dla Polski. Nie dla mnie, nie dla partii, nie słupek oglądalności czy popularności, tylko podejmowanie czasami bardzo trudnych decyzji, bardzo ryzykownych dla niego osobiście, ale zawsze z myślą o dobru dla Polski. I bardzo bym chciała, żeby pamięć o tym trwała, żeby właśnie był wzorem, ponieważ w naszych czasach niestety jest to bardzo rzadkie. I ogromnie życzę nam wszystkim, Polkom i Polakom, żeby byli jego następcy.